Jasiu próbował przekonać swoich znajomych o tym, że warto żyć w stanie łaski uświęcającej, czyli bez grzechu ciężkiego, inaczej śmiertelnego. Jednak jego znajomi udowadniali mu, że wystarczy raz w roku, bo tego uczy Kościół, wyspowiadać się, przyjąć komunię, to wystarczy. A to, że popadli w grzech śmiertelny, to nawet jak będą robić dobre czyny w tym czasie, to i tak to jest wszystko miłe Panu Bogu. Jasiu się pyta, jak do tego podejść, jak żyć, by dobrze żyć. Tak, na samym początku trzeba powiedzieć jasno, że rzeczywiście przykazanie kościelne mówi jasno, że przynajmniej jeden raz w roku należy się wyspowiadać i przyjąć komunię świętą. Należy się wyspowiadać w okresie wielkanocnym, to jest od środy popielcowej do uroczystości Przenajświętszej Trójcy, łącznie z tym dniem. To jest to, co każdy chrześcijanin ma obowiązek zrobić, to minimum. Czym jest życie w stanie grzechu śmiertelnego? Myślę, że sama nazwa już powinna nas trochę uświadamiać. Grzech stanu śmiertelnego, a więc ciężkiego. Śmiertelny stan, czyli zagrożenie życia, życia duchowego, życia duszy. Pewnie każdy z Was pamięta, bo kiedyś można było to kupić, dzisiaj pewnie też. Były takie taśmy, na której przyklejały się muchy. O, już jedna lata. Muchy, jak te grzechy, przyklejają się do takiej taśmy. Myślę, że taki obraz taśmy to jest właśnie obraz naszej duszy w stanie grzechu śmiertelnego, na której przyklejają się coraz więcej wtedy muchy, następne grzechy, następne. Szatan ma większy dostęp do takiej duszy, jest otwarta. No i się przyklejają te muchy, te nasze grzechy. Przyklejają się. I co wtedy z taką duszą? W jakim ona jest stanie? Zostaje jeszcze odpowiedź, czy dusza w stanie grzechu ciężkiego, śmiertelnego może dobrze czynić? Jak wyglądają w oczach Pana Boga dobre czyny w takim stanie? Czy warto czynić dobro? Czy można te czyny nazwać dobrem? Jako odpowiedź podam dwa krótkie teksty, które sam ostatnio wyczytałem z dzieł świętej Katarzyny ze Sieny, jak również świętej Teresy od Jezusa. Może najpierw święta Katarzyna ze Sieny, jest takie dzieło, dialog o Bożej opatrzności. I w tym dziele czytamy, posłuchajmy. Dusza w grzechu śmiertelnym nie może spełnić żadnego dobrego czynu, który by zasługiwał na życie wieczne, gdyż czyn ten nie jest dokonany w stanie łaski. Nie powinna ona jednak wyrzekać się dobrych czynów, gdyż każdy dobry czyn otrzymuje nagrodę, a każdy grzech karę. Dobro spełnione poza łaską jest niedostateczne i nie zasługuje na życie wieczne. Boska dobroć i sprawiedliwość moja dają jej jednak za czyny niedoskonałe nagrodę niedoskonałą. Już to nagradzam ją dobrami doczesnymi, już to użyczam jej czasu potrzebnego, jak ci to wyżej wyłożyłem, aby się mogła poprawić. Niekiedy udzielam jej życia łaski ze względu na pośrednictwo sług moich, którzy mi są mili i których wysłuchuję. Tak uczyniłem świętemu Pawłowi, który przez modlitwę świętego Szczepana wyrzekł się niewiary i prześladowania chrześcijan. Widzisz więc, że w jakimkolwiek by stanie dusza się znajdowała, nie powinna zaprzestawać dobrych uczynków. I krótki tekst z dzieła świętej Teresy od Jezusa, z tak zwanej twierdzy wewnętrznej. Czytamy. Stan grzechu śmiertelnego. Z tego też powodu nic już w tym stanie
jej nie pomoże. Wszelkie dobre uczynki, jakie by spełniła, dopóki trwa w grzechu śmiertelnym, żadne nie mają zasługi na żywot wieczny, bo nie wypływają z tego źródła, którym jest Bóg, którym jedynie cnota nasza jest cnotą, a odłączona od Niego nie może być przyjemna w oczach Jego. Nadto jeszcze, kto popełnia grzech śmiertelny, ten nie chce podobać się Bogu, lecz szatanowi, który jest samą ciemnością, więc i biedna dusza, oddając się Jemu, staje się samą takąż ciemnością. Także widzimy, moi drodzy, że najlepszym rozwiązaniem dla naszej duszy, dla naszego zbawienia jest trwać w stanie łaski uświęcającej. W ten sposób zabezpieczamy swoją duszę przed tymi muchami, które jak te grzechy będą się przyklejać do takiej duszy, a jednocześnie idąc też za słowami Pana Jezusa, nie znacie ani dnia i godziny, możemy być w każdym czasie przygotowani na ostateczne spotkanie z Panem Jezusem.